Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj zestaw Feel & Squeeze. Patent na to, aby dzieciakom podawać zmiksowane owoce w takich torebkach, których się nie brudzą, a mają świeżą porcję witamin. Patent na oszczędności, bo jeżeli kupujecie takie smoothie w sklepie, zobaczycie, w jaki prosty sposób można robić to samodzielnie. Jest to tańsze, a na pewno zdrowsze, bo bez konserwantów. Pokażę Wam, co jest w zestawie. Mamy 5 takich saszetek. O, takich. Mamy tłok. Mamy urządzenie do porcjowania soku. Oraz instrukcję oczywiście i silikonową saszetkę. Silikonowe takie, taką blokadę, zaraz Wam pokażę, jak to działa i o co chodzi. Jeżeli za mało będzie saszetek, zawsze można kupić zestaw dodatkowy, 5 takich saszetek, jakby w zestawie uzupełniającym. Ale już tłumaczę, o co chodzi. Owoce to jest rzecz, przez którą się, którą dzieci potwornie się brudzą, a jakby dawanie takich smoothie, takich zmiksowanych owoców jest bardzo popularne w Europie, a coraz popularniejsze w Polsce. Jeżeli mamy całą masę owoców, zobaczcie. Umówmy się, jak się dzieci wezmą za takie jeżyny, to będzie koszmar, ale samodzielnie możemy przygotować smoothie z miękkich owoców, które wsypiemy do tego urządzenia. O, zobaczcie, taki zrobię kolorowy miks. Przyznacie chyba, że to jest zestaw mega witaminowy. O, mam banana. Zestaw, w którym dzieciaki naprawdę by się bardzo, bardzo pobrudziły. I teraz tak. Możemy zrobić to końcówką, która jest w zestawie. To jest taki tłok, jaki ubijak do ziemniaków. Jeżeli są to miękkie owoce, to powinny się poddać presji i po prostu wycisnąć. O. Jeżeli owoce są bardzo, bardzo gęste, zawsze można skorzystać z miksera. No, wygląda to trochę dziwnie, ale umówmy się, jest to bomba witaminowa, bardzo, bardzo zdrowa. Jeżeli owoce nie dają się tak zrobić, bo myślę, że z banana, jakbym tutaj jeszcze powyciskała, to śmiało by tutaj pięknie się to zaprezentowała. Zresztą spróbuję. Zobaczcie. Chwilę to potrwa. Ups. Ale ponieważ mam różnej miękkości owoce, bo sam banan myślę, że pięknie by się nadał. O, bardzo uprzejmie dziękuję. Odłożę tutaj końcówkę. Bierzemy po prostu najzwyklejszy blender i słuchajcie, jedziemy. Okidoki. Dobra, odłożę tą brudną końcówkę. I teraz nasz tłok obieramy w tą silikonową końcówkę. Oczywiście łatwiej go wypłukać, ale już nie będę biegła i go płukała, bo chcę Wam po prostu pokazać działanie tego urządzenia. Dajcie mi chwileczkę. Ups. Mamy taki tłok. Tu mamy kranik. Odkręcamy kranik. Ops, muszę go nawet przytrzymać, żeby mi tu nic nie wyleciało. Odkręcamy, to powinno w odwrotnej kolejności zrobić, momencik. Odkręcamy torebeczkę i co jest najważniejsze, słuchajcie, te torebki są wielorazowe. Można je umyć i wielokrotnie napełniać, oczywiście po każdym użyciu dokładnie wypłukać. Ops, mamy nasze. Zaciskamy, bierzemy tłok. I zobaczcie, jak się będzie napełniał. Mam nadzieję, że będzie widać. Jak nie, to ułożę pod innym kątem. Ops. I pod wpływem ciśnienia. Ops. Bardzo gęsta substancja. No i mamy nasze smoothie. Odkręcam. Zamykam. Z tyłu mogę opisać datę jego zrobienia. On oczywiście w lodówce może sobie 24 godziny postać,
Możemy też go wrzucić do zamrażarki i wyjąć w dowolnym momencie, ale takie śniadanie zrobione z tych wszystkich owoców, zabrane do szkoły, jest po prostu mega przepyszne, tak? I nie ma po prostu lepszej rzeczy, bo zobaczcie, no ile opakowań byśmy musieli zebrać, żeby taki zestaw stworzyć dla dziecka. A tak, dajemy taką saszetkę, z której dzieci przepadają wypijać różne substancje, bo to też jest dla nich gadżet. Zajmuje mało miejsca, nie brudzi, nie ma żadnych konserwantów, wszystko jest zrobione ze świeżych owoców. Ja zrobiłam wersję owocową, ale tak naprawdę możemy tam wrzucić marchewkę, brokuły, kurczaka, zmiksować i dla malucha zabrać posiłek. Możemy wylewać tą zawartość na łyżeczkę i karmić dziecko. Możemy to podgrzać w mikrofalówce. Opcji jest naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że takie smoothie będzie coraz bardziej popularne w Polsce. I nie ukrywam, sama sobie takie śniadanie do pracy wezmę. Polecam serdecznie.